Witam. Baza Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej w Sewastopolu została zaatakowana. Strona ukraińska nie podała jednak strat zadanych flocie. Strona rosyjska poinformowała o lekkim uszkodzeniu stawiacza min, czyli strat praktycznie żadnych. To rzadki przypadek, gdy dwie strony w tym konflikcie się zgadzają. Do ataku użyto dronów i tzw. dronów wodnych, to jest bezzałogowych łodzi podwodnych. Jakieś 2 miesiące temu Wielka Brytania miała przekazać Ukrainie kilka sztuk. I tutaj zgodność obu wersji się kończy. Według Rosjan wszystkie pojazdy użyte w ataku miały zostać zniszczone, co ważniejsze jednak, w bazie miały dokować jednostki będące rosyjską częścią konwoju eskortującego statki ze zbożem. Zgodnie z umową z lipca statki wypływające z Odessy były ochraniane przez desygnowane do tego siły rosyjskie, ukraińskie i tureckie. Szczegóły nie zostały ujawnione, jednak logika nakazuje, że gdzieś te okręty musiały dokować, a praktycznie cała flota na Krymie stacjonuje w kilku bazach w okolicach Sewastopola, jest to więc prawdopodobne. W każdym bądź razie w wyniku tego ataku Rosja umowę zbożową wypowiedziała. Ktokolwiek te zboże ostatecznie otrzymywał, jest w tyłku. Turcja wściekła, w końcu ta umowa to de facto dziecko Erdogana. Poza tym Rosjanie będą teraz atakować port w Odessie i okolicach, zaatakowano już chociażby port w Oczakowie, niszcząc przy okazji 2 statki przewożące zboże, a mogą też się pokusić o desant morski w Odessie. Część sił ukraińskich na froncie chersońskim to jednostki z odeskiego garnizonu. Znajdują się tam ze względu na wyeliminowanie drogą dyplomatyczną zagrożenia w postaci rzeczonego desantu. Teraz jednak ryzyko to stało się znów realne. Nawet jeśli nie byłby to pełnoskalowy desant, a rajd komandosów, to nadal ktoś się musi odeprzeć. A biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno mówiło się o braku możliwości ataku Rosjan na cele w Kijowie chociażby, a rakiety to im się miały w ogóle skończyć z tydzień przed rozpoczęciem wojny, to ja bym tego nie lekceważył. Jeśli ktoś ma tam odrobinę instynktu samozachowawczego, to powinien cofnąć teraz jednostki odeskie z powrotem na swoje pozycje. Z tym, że oznacza to w praktyce zakończenie kolejnej chersońskiej ofensywy, która jest jednak bardzo potrzebna ze względu na zbliżające się wybory parlamentarne w Stanach. W kraju tym rośnie opozycja względem pomocy militarnej. Ukraińcy muszą udowodnić, że są w stanie wygrać tę wojnę. Możliwe więc, że Ukraina ściągnie siły skądinąd, z tym, że nie ma już za bardzo skąd. Od północy Rosja szykuje kolejny front, być może ze wsparciem Białorusi. Gdzie indziej mamy wojnę pozycyjną. W obwodzie zaporowskim Rosjanie rozpoczęli małą ofensywę pod 2 Ladarem, przełamując lokalną linię okopów i zdobywając Pawlinkę i ruszyli z ofensywą na całej szerokości frontu na południe od Doniecka. Wygląda to wszystko na próbę otworzenia nowego właśnie frontu. Ukraińskie siły są tu szczupłe, a mało jest tu punktów, w które można by oprzeć ewentualną obronę. A przez te tereny przechodzą linie zaopatrzenia do sił ukraińskich pod Donieckiem. Większość atakujących stanowią poborowi. Ukraina oczywiście wysyła jednostki do zatkania dziury. Pytanie, ile jeszcze jednostek w rezerwie ten kraj posiada. Bo Rosjanie będą mieli w niedługim czasie do rozmieszczenia jeszcze 200 tysięcy żołnierzy. A dotychczasowa taktyka ukraińska opiera się w większości na przewadze liczebnej. Ataki dystansowe Rosjan również nie ustają, trudno to już wszystko policzyć. Sam atak na Dnieprzańską elektrownię wodną pozbawił wczoraj 80% Kijowa wody. Pytanie, na ile Rosja teraz chce rzeczywiście atakować, a na ile liczy na wywołanie wewnętrznego buntu wśród ludności i ewentualnego obalenia władzy. Jeśli byłbym na miejscu Putina, spróbowałbym takiego rozwiązania. Brak ogrzewania, wody czy jedzenia każdego kozaka pozbawi woli walki, a dla Rosjan byłoby to dużo tańsze rozwiązanie niż przeżynanie się przez okopy. To wszystko, jeśli chcecie wiedzieć więcej o tym konflikcie, zapraszam na moje pozostałe filmy z cyklu Wojna na Ukrainie. Jeśli są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.